Ekscelencjo księżarcy biskupie, profesor Wiktor Frankl był dwa razy na kulu, 1985 i 1994, w tym ważnym takim wydarzeniu otrzymania doktoratu honoris causa. I ekscelencjo był gospodarzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No właśnie, o Franklu sporo już wiedziałem i czytałem wcześniej, ponieważ problematyka, którą się zajmował, bardzo mnie interesowała. Nawet jego przemyślenia i efekty jego badań naukowych wspomagały mnie w mojej pracy, nazwijmy to duszpasterskiej, czy tej jakiejś tam publicystycznej, ponieważ pan Frankl w latach, o ile pamiętam, 60., 70., robił badania wśród młodzieży zachodnioeuropejskiej, pewnie też amerykańskiej, na temat sensu życia u młodych ludzi. I doszedł do takich bardzo niepokojących rezultatów. Mianowicie stwierdził, że około 70% młodzieży zachodniej, nazwijmy to, nie widzi głębszego sensu życia. Widzi tylko takie codzienne sprawy, które decydują o ich życiu, o ich stylu życia i tak dalej. To było niepokojące bardzo i dlatego używałem tego stwierdzenia profesora Frankla w swoich przemówieniach, by znaleźć jakiś ratunek, bo wiedziałem, że ten problem ogarnie także naszą polską młodzież. I istotnie, jak teraz się okazuje, tak to jest. Stąd jego badania kilkadziesiąt lat temu rozpoczęte mają znaczenie dziś. Zresztą cały czas są aktualne. Cały czas aktualne i coraz bardziej aktualne. Bo wiadomo, że sens decyduje o naszej kondycji psychicznej. Te problemy depresyjne, suicidalne i tak dalej narastają i trzeba szukać ratunku. I stąd trzeba oddać tutaj chwałę tym psychologom i psychiatrom, którzy nawiązują do myśli profesora Frankla i próbują znaleźć jakieś środki zaradcze. Tak. Także to nie było dla mnie zaskoczeniem, że nasze środowisko naukowe, naszych psychologów, ksiądz profesor Popielski, ale także, jak pamiętam, wówczas dziekan Biela i inni wystąpili z tym wnioskiem, żeby w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nadać profesorowi Franklowi tytuł doktora honoris causa. Była to wyjątkowa uroczystość. Znam to ze zdjęć przede wszystkim, bo takie źródła są dostępne. Pełna aula słuchaczy, piękna, doniosła uroczystość. Czy coś takiego ekstra specjalnego zapadło w pamięci? Może z wydarzenia, może z wykładu Frankla? Wiem, że była to bardzo z jednej strony miła, a z drugiej strony ważna uroczystość, bo doktorat honoris causa przydzielony tej czy innej osobie to nie jest to samo. To był rzeczywiście człowiek zasługujący na takie odznaczenie. Mówi się, że jeśli chodzi o doktoraty honorowe, to jest tak, że ten, który otrzymuje doktorat honorowy, uwzniaśla uniwersytet albo upokarza, jeśli z jakichś nierzeczywistych powodów zostaje udzielony, z powodów, nazwijmy to, merkantylnych albo innych, bo to się zdarzało. W wypadku profesora Frankla on na pewno uwznioślił i przeniósł swojego rodzaju chwałę społeczność akademicką, naszemu uniwersytetowi, a zwłaszcza naszym psychologom. Laudację wygłosił ksiądz profesor Popielski.
Ważna jest bardzo sama nazwa, logoterapia. Nie wszyscy odczytują w sposób właściwy to, a tu chodzi o pochodzenie tego słowa logo od greckiego słowa, greckiego wyrażenia. Logos, który oznacza w pierwszym znaczeniu sens. Tłumaczy się to wyrażenie przez słowo i Ewangelii świętego Jana, enarche, enchologos, na początku było słowo, ale można też powiedzieć, na początku był sens, bo wszechświat ma sens, co jest rzeczą bardzo ważną do podkreślenia. To nie jest chaos. Wszechświat cały jest matematycznie uporządkowany. Wskazuje na to, że został stworzony poprzez kogoś, kto nadał mu sens. I każda rzecz, jaka istnieje w świecie, każda planeta i każdy wirus, wszystko to ma sens określony, matematycznie określony. Dlatego ja się ogromnie dziwię ludziom, którzy odrzucają istnienie Twórcy tak skomplikowanego, cudownego, matematycznie uporządkowanego wszechświata. Tak. Logoterapia faktycznie wiąże się z sensem, z wartościami i profesor Frankl też wskazał na jakby zagrożenie też problematyki egzystencjalnej. Przecież osoby, które gdzieś gubią ten sens, mogą doświadczać szeroko rozumianego zagubienia życiowego, bez sensu, i jakże jest też wiele negatywnych skutków w związku z tym. Pustka egzystencjalna, frustracja egzystencjalna, kryzysy, jakże mogą być dołujące i takie trudne do przeżycia. I nagle faktycznie, tak jak ksiądz arcybiskup właśnie mówi, że pojawia się Frank, który mówi, że jest ład w życiu i wystarczy odnaleźć sens, aby to życie się uporządkowało. To ma znaczenie nie tylko indywidualne, ale także społeczne. To ma olbrzymi wpływ na rodziny, na życie społeczne w każdym wymiarze, także polityczne. Także to ma bardzo szeroki zasięg, to zagadnienie. Dlatego trzeba podziękować psychiatrom i psychologom, że podejmują ten temat. Oby tylko ten temat rozwijali we właściwy sposób. Profesor Frankl na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymał 26 z kolei doktorat honoris causa. Pamiętam, ksiądz profesor Popielski opowiadał, że wówczas chór akademicki z racji tej uroczystości zaśpiewał psalm Ave Verum. Ave Verum. Wiemy, że profesor Frankl znał na pamięć wszystkie psalmy i się modlił psalmami. I był bardzo zdziwiony, że ale jak ja nie znam tego słowa, tego psalmu nie znam. Dlaczego ja go nie znam? I tak go ujęła to wykonanie chóru akademickiego psalmu Ave Verum, że poprosił księdza profesora Popielskiego, żeby dostać nagranie. I faktycznie udało się z tym nagraniem i później profesor opowiadał, że Frankl umierając słuchał nagranie w słuchawkach, nagranie tego psalmu przez chór akademicki Ave Verum. Niesamowite. To piękne, piękne rzeczywiście. Tak. Faktycznie jest dużo uroczystości, a czasami niektóre uroczystości zapadają w sercu. Więc myślę, że to jest jedna z takich uroczystości, która zapada. W naszym środowisku na pewno to zapadło, zwłaszcza wśród psychologów, ale nie tylko, także teologów, filozofów. Tak, bo to jednoczy całą społeczność akademicką, nie tylko poszczególny instytut czy wydział. Tak, bo
bo filozofia czy historia filozofii to nie jest historia anachronizmów, tak jak historia chemii czy fizyki, czy coś takiego, ponieważ zajmując się filozofami, jesteśmy wprost współcześni nim. Problemy, które oni podejmowali, taki Platon czy Arystoteles, są dziś równie ważne jak 2500 lat temu. Stąd środowiska, które opierają się w swoim myśleniu, w swoim kształceniu młodzieży i badaniach naukowych, na naukach humanistycznych, na właściwej antropologii, są szczególnie ważne i dlatego trzeba je rozwijać ciągle. Dziękuję bardzo za poświęcony czas, za wyjątkowe wspomnienia. Miło mi było. Dziękuję.